Dziś nastąpił ten dzień. Dzień, w którym wydropimy sobie nową postać. Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tych subskrybujących, jak i tych niesubskrybujących, którzy właśnie mogą kliknąć ten czerwony przycisk, co znajduje się gdzieś tam na dole. No i moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie kolejny raz w Brawl Stars. Dzisiaj otworzymy sobie 50 skrzyneczek, dzisiaj otworzymy sobie około 50 skrzynek. Więc życzcie mi powodzenia i zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc, żeby nie przedłużać, no to lecimy, moi drodzy. Na start polecimy z dużą skrzynką. Dzisiaj może poleci jakaś legenda. Otworzyłem łącznie około 250 skrzynek i jeszcze nie poleciała mi żadna postać, więc dzisiaj czuję, że poleci coś. Jest kasa, jest Rose'a, są punkty do Bulla, są punkty do Jessie, ale postaci nie widać. Mamy nowe wydarzenie na stylówkach, są oko cyklonu, elegancko. Troszeczkę grę przyciszyłem. Lecimy z kolejnymi skrzynkami, więc przytryk. Mamy 18 monet, mamy Colta, mamy Daryla i są bilety na wydarzenie. O, to może jeszcze parę skrzyneczek z tych biletów wydropimy. 44, 5 skrzynka, 16 monet, Rose'a, Poco, bilety. No, bilety mogę zbierać, teraz jest fajny event, gdzie możemy sobie troszkę pootwierać. Primo, Poco i monety. No, postaci jeszcze nie widać. Kolejna skrzynka, monety, punkty mocy, Dynamite i bilety. Nie patrzę się w ogóle w prawy bok, żeby tego nie przyczaić, czy tam jest jakaś dodatkowa postać, czy nie. Bo tam podobno jakoś to jest oznaczone, nie? I właśnie nie chcę na tamtą stronę przechodzić. Dobra, pyk. Monety, punkty mocy do Shelly, do Poco. Nie ma postaci, nie ma postaci, moi drodzy. Monety, Jessie, Barley. No to będzie z 300 skrzynka chyba, nie? O, dłużej się ładowało. Dłużej się ładowało. No i mamy monety, mamy Barley'a, mamy Tika i coś jeszcze i trzy klejnoty. No wolałbym postać, wolałbym postać. Kolejna skrzynia. Monety, Barley, Dynamite, bilety na wydarzenia. Ile tych biletów? Jeden. Mało. Kolejna skrzynia. Monety, punkty mocy do Tika. No punkty mocy też mogę zbierać, ale ja chcę w końcu postać, no. Ja chcę w końcu postać. Dobra, kolcik, Tik. Nie ma dalej ludzie postaci, no. Masakra, monety, Rico, Daryl, bilety na wydarzenie. No szczęście mi nie dopisuje, w sumie jak zawsze. Hogaczy z Lotarem zabrali mi chyba wszystkie postacie, jakie były możliwe do wydropienia w tej grze. No i ja teraz niczego nie mogę tutaj wydropczyć, nie? Więc chyba trzeba będzie kupić jakąś legendę, jak tak dalej pójdzie, bo jest masakra. No normalnie masakra. Chyba nikt nie ma większego pecha ode mnie. Nita i Shelly, jest, aż mnie coś nos zaswędział. Może to jest właśnie zaswędzenie na wydropienie, nie? El Primo, bilety na wydarzenie, zerknąłem sobie. Dobra, kolejna skrzynka. No 20 skrzynek za nami prawie. I postaci żadnej nie ma. Dobra, monety, punkty mocy, Brock, Rico. Przyspieszymy to trochę, żebyśmy sobie jeszcze coś dzisiaj zagrali, nie? Barley, Daryl, nic ciekawego. 26 skrzynek jeszcze. Monety, Barley, Bull, więc też nic. Kolejna skrzynka, 19 monet, Dynamite, Nita, no i bilety na wydarzenie aż 3, więc spoko. 3 bileciki, całkiem git. Kolejna skrzynia, oj, czuję jakąś dzisiaj postać, czuję jakąś postać. Hogato ostatnio Piperkę wydropił. No też bym chciał jakąś postać, moi drodzy, no chciałbym coś nowego, bo już nie mogę wbijać tych postaci, bo jest za ciężko, nie? Więc jakieś takiego na przełamanie do 7000 pucharków Brawlera przydałoby się wydropić, nie? Mamy 18 monet, Rose i Poco. Więc słabo strasznie, mi się głos już łamie. 70 monet, Nita, Barley, więc dalej nic ciekawego nie ma. 20 skrzynek jeszcze przed nami, o, długie ładowanie. I są monety, jest Daryl, jest Shelly, nie ma postaci. Tragedia, tragedia. Normalnie aż się płakać chce. 17 monet, Nita, Barley, bilet na wydarzenie. No, otwieramy kolejną skrzynkę. Monety, Primo, Bull. Więc powiem wam, moi drodzy, że chyba te skrzynki i postacie nie są dla mnie. Dla mnie to chyba musi być tutaj uderzony sklep i jakaś, nie wiem, skrzynka zadymiarza do kupienia, nie? I jak się pojawi, to muszę w nią przyinwestować, bo inaczej nie mam opcji wydropić żadnej skrzynki. 16 jeszcze zostało nam skrzynek. Mamy monety, Jessie, Nita. No monet, to nazbieramy trochę, nie? Monety, Jessie, Shelly, Rico. Tutaj mamy kogo? Kogo mamy? Colta, Shelly, bilet na wydarzenie. No 13 skrzynek ostatnich, 17 monet, El Primo, Carl. 12 skrzynek, no nie dopisuje szczęście. Szczęście nie dopisuje, jest tragedia, ludzie. Ale lecimy, no 23 monety, Tik, Bull. Nie ma nic, nie ma nic.
17 monet, Barley, Rico. Dobra, kolejne skrzynki. Monety, Carl, Cold. Nie ma nic, 8 skrzynek zostało, no. Nie wierzę w tą grę, moi drodzy. Jesse, Shelly. Nie ma dalej skrzynki, 7 skrzynek. Monety, Poco, Rico, więc nie ma skrzynek dalej. Pieseł tam szczeka, już wariuje. Pewnie szczeka na twórców gry, że mi skrzynki żadnej nie chcą, że mi postaci żadnej nie chcą dać, nie? Monety, Dynamite, Jesse. Dobra, kolejna jeszcze skrzyneczka, zostało 5 skrzynek. Oj, jest długie ładowanie, dobra. To jest to, 20 monet, Carl, Daryl. Jezu, masakra, czekajcie, do okno zamknąć, bo gość się nie uspokoi. Okno zamknięte, jestem z powrotem, tu Heda już nie powinniście słyszeć. Zostały 4 skrzynki do otworzenia, więc lecimy z jedną skrzyneczką. 15 monet, Dynamite Brock, więc nie ma nic ciekawego. 3 skrzynki jeszcze, no, 3 ostatnie skrzynki do 3 razy sztuka. Mamy monety, Dynamite'a, Daryla. Kolejna skrzynka, 12, Golda, Jesse, Penny, bilet na wydarzenie. No i ostatnia skrzynka, moi drodzy, ostatnia skrzynka, w której mamy monety, Rose i Carla. No i patrzcie, moi drodzy, ponad około 300 skrzynek otworzonych, nie poleciała mi żadna postać, więc szczęście u mnie, no jak zawsze, na plus. Wszystkie postacie Hogaty z Flotarem mi chyba ukradli, więc mi przyszło dalej, moi drodzy, maksować te postacie i liczyć, że w końcu kiedyś coś poleci. No i moi drodzy, jak widzicie, szczęście w otwieraniu skrzynek nie dopisało po raz kolejny. Jesteśmy bez nowej postaci, ale zagramy sobie Rico. Zagramy sobie Rico i spróbujemy go troszkę wbić. A z racji tego, że wjechała przed chwilą nowa mapa na solóweczki, to zobaczymy sobie, jak nam pójdzie. Może jeszcze coś się uda dzisiaj wydropić, może jakieś skrzynki nowe odblokuję i szczęście dopiszę, no nie mam pojęcia, no szpecha mam strasznego do otwierania skrzynek. Chyba do gierki też, bo widzę, że to już mnie goni, jak ona się nazywała, ta Bibi, no i Jesse też od dołu. Widzicie, 2 strzały, jest po mnie. No szczęście mi dzisiaj całkowicie w tej grze nie dopisuje. Minus 4 rangi, ale lecimy dalej, bo już normalnie mogę dzisiaj stracić wszystkie postacie. Mogę polecieć z pucharkami do dołu. Mogę dzisiaj już, powiem wam szczerze, wszystkie mecze przegrać, bo jest w ogóle jakaś masakra, jeżeli chodzi o tą grę. Dobra, lecimy sobie z kolejną skrzyneczką, otwieramy. Yo, mamy tutaj boostera. Mamy boostera, tutaj mamy 2. Jezu, powiedziałem tak, jakbym miał jakoś, nie wiem, postać wydropić z tej skrzyni, bez kitu. Kolejny boosterek, szybko sobie te skrzyneczki tutaj otwieramy. Pyk. To jest Rose'a. Nie wiem, czy ta postać się nadaje do tego trybu, powiem wam. To jest jakiś kruk. To jest Tara. Tu na dole już mnie Barley zamyka i zaraz czuję, że będzie przypał. Zaraz czuję, że będzie przypał, moi drodzy. Już Barley mnie obija, patrzcie, 900 HP. Kruk się pojawi za chwilę z nieba i normalnie mogę to dalej przegrać. Gdzie ten Barley leci tak za mną? Chyba się nie boi tutaj, nie wiem, fikoła wykręcić, nie? No patrzcie, do końca, gość nie odpuści. Gość nie odpuści, ale nie jest świadomy. Ej, on ma ulti już? Jakim cudem mu się ultimate załadował tak szybko? Nie mam pojęcia, ale dobra, niech rzuca tym dalej. No powiem wam tak, że też bym go już nie chciał odpuścić teraz. Dlatego... Nie, jest Tara, najgorzej. Dobra, Tara leży, kolcik mi tutaj pomógł. Ale ten kolcik też nie rozwalił mnie, patrzcie, udało się go pocisnąć. Dobra, mamy 6 boosterów. Jest ten Barley, jak ten Barley dostaje dobre combo dostanie, to fikoła wykręci, nie? Ale jest tutaj też Rose'a, która ofensywnie wchodzi we mnie. O, no prawie, prawie, ale się jednak nie udało. Ale powiem wam szczerze, była do szarpnięcia. Dobra, co tu mamy? Gwiezdny żeton mamy ogarnięty, więc wychodzimy z tego trybu, bo jeszcze jeden gwiezdny żeton mogę ogarnąć. Jak ogarnę jeszcze jeden gwiezdny żeton, moi drodzy, to otworzymy sobie jeszcze jedną skrzynkę, więc bierzemy tutaj nagrodę, kolejny trybik, no i będą pewnie Piper w teamie, patrzcie, jest Piper w enemy, jest Piper u mnie. Podobne teamy mamy mega, więc zobaczymy, jak to się ułoży. Moja Piper awkczynie jednak się ruszyła, więc lecimy. Tutaj w tym trybie chodzi o to, żeby zdobywać jak najwięcej fragów, więc tutaj się można troszkę pobić z przeciwnikami. Dobra, obity ten Bow. Panie Bow, co ty robisz? Porykoszecie, porykoszecie. Pyk, wchodzimy tam. Jezu, jak ja nie trafiłem nikogo. Mogłem 2 fragi wyciągnąć, dobra. Nasza Piper stoi na respie.
Aj, ludzie, gorzej być chyba nie mogło, gorzej być nie mogło. Jak się trafia jeszcze Piper w teamie, która na tym trybie jest totalnym kozakiem, stoi na respie i czeka chyba na zbawienie, więc no, ludzie, szkoda, że tutaj nie można reportować też przeciwników, sojuszników, właśnie, że takie rzeczy robią, bo by się to mega przydało. Dobra, 9 do 10. Przegrywamy cały czas z jednym punktem. Może to uda się jeszcze jakoś wyciągnąć. Jezu, bo piękne ulti. Dobra, dajesz, 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 bo nasz. Dobra, też poleciał z nimi. Polećmy sobie tutaj z ulti. Może ich troszeczkę obiliśmy. 12, 15, 17, o Jezu. Dobra, nasza Piper się ruszyła. Może to było, wiecie, przygotowanie mentalne, nie? Przygotowała się do fajtu i teraz 50 HP najgorzej, gość przeżył. Z 50 HP, dobra, udało mi się go ubić. Z ultimate'a, trafiłem go. 21-23, wpakowałem się też w ulti i niepotrzebnie oddałem 4 punkty, nie? Dobra, lecimy tutaj, pomagamy tej naszej Piper. Piękne ulti od niej poleciało. Mamy fraga na koncie, tu jest kolejny wariat. I Piper? Nie! Dobra, myślałem, że to ulti mnie tutaj zabija, ale się udało. 21-28, uciekamy im powoli. Trafcie go, dobra, 34 HP, ja się cofnę, żeby nie stracić punktów. Więc odnawiamy sobie życie. 9-8, 7, 6, 5, 4, 3, nie! 2, 1, dobra, dwóch gości na 14 i 5 HP było, więc myślałem, że tutaj ubijemy ich jeszcze, ale nam się czas skończył. Dobra, gwiazdny żeton nasz. No i moi drodzy, otwieramy skrzynkę. Otwieramy kolejną skrzynkę, czas na skrzyneczkę. Nawet dwie skrzynki sobie otworzymy, więc duża skrzynia leci. Monety, Poco, Karl, Colt. Nie ma postaci, tutaj pewnie też nie będzie. Patrzcie, monety, Poco, Brock. Nie ma, nie ma, ludzie. Nie ma postaci dalej. Monety jakieś, golda tutaj mamy. Monety mamy zebrane, postaci nie mamy. Ale fajnie się grało ten trybik nagrody, więc sobie zagramy jeszcze kilka razy i zobaczymy, jak nam pójdzie, nie? Parę z tych zawsze sobie pucharków zdobędziemy. No bo normalnie już tą grę dzisiaj odechciewa mi się grać po tym openingu. No jest totalna masakra. Ile można tego otwierać i nic nie leci? No, tragedia. Prawie 300 skrzynek i żeby nic nie poleciało, to jest, ludzie, już jakiś absurd, nie? To jest normalnie tragedia. Ale ja tu zrobię, ludzie, te 7000 pucharków. Ja tu zrobię 7000 pucharków. Otworzymy sobie mega boxa i z tego mega boxa może coś nam poleci. Musimy być lepsi. Musimy być lepsi od, dajmy na to, pay to wina, nie? Musimy walczyć z tym pay to winem i może uda nam się tutaj, ludzie, tą zasadę przełamać w końcu, nie? Oj, tik mnie obija niepotrzebnie. Za bardzo się wystawiłem. Nie możemy padać. Bo tutaj każdy zgon to są punkty dla przeciwników, nie? I to nie jest fajne. Obijaj, obijaj, obijaj tym brokiem. Pyk, dobra, wjeżdżamy tutaj z czymś takim. Pięknie, pięknie, pięknie wjechało combo. Kogo my tam zabiliśmy w ogóle? Co ja nawet nie wiem kogo. Dobra, never mind. Siedzą tutaj goście w tych krzakach, kampią. Brok to powinien gasić właśnie to, tym ultimate'em powinien to wyłączać. Dobra, 11-8. Jest słabo, ludzie, bo przegrywamy. 13, czego oni tam raszują? Panowie! No i tik w życiu ulti. I tym ultimate'em za chwilę jeszcze nas tu rozwalał, nie? Nie wolno raszować. O, teraz piękne ulti poleciało. No i tak, kolego, możesz grać, nie? Dwa fragi na naszym koncie i Daryl rush poleciał. No i oczywiście wykręcił Fikoła. Typowy Daryl w naszym teamie, który gierki nie ogarnia. 21-15, no w tym momencie ludzie uciekli nam strasznie już z wynikiem. Co ten Daryl zrobił dalej? Nie mam pojęcia. Oddał im darmowe punkty. No proszę bardzo, panie Daryl. Co ty, przyjacielu mój drogi, robisz? Co ty, mój drogi przyjacielu, robisz? To ja nie mam pojęcia. Ale sobie tą nitę montujemy. Jak ją zmontujemy jeszcze, to coś będzie. Dawaj, Daryl! Daryl, jakim ty jesteś tu headem, człowieku? Człowiek trafia takich sojuszników, a później denerwuje się i psuje mu się gardło, nie? Dobra, moi drodzy, lecimy tutaj z ostatnim meczykiem na dzisiaj. Więc teraz może coś będzie lepszego. Tutaj mamy Spike'a, mamy legendę po tym, legendę mamy w teamie, w drużynie. Więc panie legendo, zrób to co trzeba. Panie legendo, ugraj nam to. 3-0 wygrywamy aktualnie. Zebrałem tutaj, moi drodzy, tą naszą gwiazdeczkę na środku. Troszkę sobie tutaj pogramy. O Jezu, ale by mi ta Piper tutaj przyładowała. Piper jest niebezpieczna, nie? Jeszcze na taką odległość jak trafi, to już w ogóle jest kosmos. Dobra, obijamy. Delikatnie, 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 żeby za bardzo
się na nich nie pakować. Dobra, obity gość tam jest. Jeszcze raz. Pięknie zmontowany. Zmontowany ziomeczek. Oj, panie Piper. Nie, tak bardzo tutaj agresywnie nie wchodzimy, nie? Dobra. I Rico zabity. Tu mamy Dynamike'a. Ej, Rico jest bardzo fajną postacią na ten tryb. Uuu! 6 pucharków im dałem. 6 gwiazdeczek, nie? Tak nie wolno robić, bo jeszcze to przegramy. Dobra, to jest Piper, tam jest Dynamike. Zróbmy coś takiego. Jedna tylko kula siadła. Ej! Teraz ja troluję. 8 punktów im oddałem. 8 punktów w ciągu krótkiej chwili. Dobra, tego Rico musimy obijać. Za bardzo się ludzie mocny poczułem. Nam zaczęli uciekać przeciwnicy z punktami, dobra? Rico bity. Ej, no dawać panowie, coś musimy zrobić. Dawaj, 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 Spike. Spike, brawo, 21-21. Mało życia im zostawiliśmy teraz. Dobra, nie pykło. Pyk. Zagrajmy tak. Jest remis, teraz nie można paść, nie można paść. Dobra, nice. 23-21, teraz uciekamy, 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 teraz będą nas rushować. Nie, 23-23. Koniec rozgrywki, mamy remis, moi drodzy. Mało brakowało, ale się nie udało. Spike zagrał jak zagrał, dostał gwiazdę gry. I to na tyle, moi drodzy, dzisiaj troszkę pograliśmy. Były szczęśliwe momenty, były troszkę mniej szczęśliwe momenty, były smutne momenty. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jak najbardziej, jeżeli tak, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam! I'm